Ja już jestem po chrzcinach, po całej imprezie. Jest godzina prawie 6 i dopiero wróciliśmy do domu. Jestem wykończona, pomimo tego, że w Stanach jest dopiero 12 w ciągu dnia. Ale bardzo długo nie spałam i wczorajszej nocy spałam, tak jak mówiłam wcześniej, tylko 5 godzin. A jutro z samego rana znowu muszę wstać i rano jadę do Warszawy ponownie. Więc jako niespodziankę pokażę Wam mój pokój w moim rodzinnym domu. Zapraszam. Przed chwilą wróciłam i jeszcze tutaj nie byłam. Moja mama otworzyła drzwi. No jacy, nic się nie zmieniło. Prawie. Więc to jest mój fotel, który jest niesamowicie wygodny. To taki stary, duży fotel i tutaj zawsze siedziałam, czytałam książki, oglądałam filmy. Tutaj jest taki obraz, który moja mama zrobiła z ceraty. Moja mama jest uzdolniona artystycznie i zawsze robiła mi jakieś fajne rzeczy, więc to jest cerata powleczona na jakąś ramę chyba. Tak, bo to jest takie puste w środku. Fajne, co? Tu jest moje okno. Kupiłam sobie sztuczne kwiatki kiedyś. I taki stolik, który był jakiś tam stary, chyba nawet kolor czarny, pomalowałam go sobie na biało, taka artystka ze mnie. Tutaj mam pudło książek, które sobie zamówiłam, kiedy mnie nie było. To są moje zdjęcia, które zrobiłam. Ja zapomniałam już o nich. To jest widok z mojego okna, jeśli jutro się uda, to Wam pokażę, chociaż na pewno już nie wygląda w taki sposób. To jest też u mnie, to są ogólnie Mazury, więc zapraszam serdecznie. Mazury, przepiękne okolice. Oprócz tego, to jest Warszawa, to Warszawa. A to są moje okolice, Mazury. I tu, a to jest Hiszpania. I tak o, a tu jest jeszcze album ze zdjęciami. Nie wiem, jak to tu jest. I serio, tak się czuję fajnie tutaj. Zaraz zobaczymy. O, to jest moja Hiszpania. To są zdjęcia z 2016 roku, kiedy byłam w Hiszpanii. O, no fajnie. No, sporo tego jest. Super. Już nie sobie pooglądam. Tam jest moja szafeczka, stary statyw, jakieś takie pierdołki. Patrzcie, w ogóle miałam już wcześniej fazę na Nowy Jork. Zanim wyjechałam, miałam duże rzeczy z Nowym Jorkiem. Jeszcze mam poduszkę. Tak. To jest moje łóżko. I tutaj jest poduszka z Nowym Jorkiem i jednorożec. Fajny. O, i lampki nawet się trzymają. Od roku się trzymają i nie spadły. Ale czad. Co ja tu mam? To nie wiem, co mam. Tu mam moją szafę. I moja mama zrobiła sobie tu zielnik chyba. Spoko. Kwieciarnia, zielnik. Więc tak się prezentuje. O, właśnie. Tam, w tych kartonach są moje pamiątki życia, po prostu. Wszystko, co zbierałam przez całe życie, jest tam i może pokażę Wam, co się tam znajduje. Tak wygląda mój pokój. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Tutaj jestem ja. Sobie robiłam zdjęcia kiedyś. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 12. I jak wiecie, przyjechałam dopiero do domu i znowu jadę do Warszawy. Muszę załatwić ważne sprawy, a mianowicie wizę. I jadę dzisiaj po południu, spędzę noc w Warszawie i jutro rano o godzinie 10:30 mam już wizytę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, mam nadzieję, że wszystko dobrze uzupełniłam, że mam potrzebne dokumenty i że po prostu jutro wszystko będzie idealnie. No a moim celem też na to, żeby jechać dzisiaj wcześniej i żeby jutro zostać troszeczkę dłużej, jest to, żeby zobaczyć się z moimi przyjaciółkami, bo jak mogliście zobaczyć, spotkałam się już z kilkoma dziewczynami, ale to jeszcze nie wszyscy. Jest jeszcze kilka
moich kochanych dziewczyn, z którymi muszę się zobaczyć, zanim wrócę do Stanów na kolejny rok. Wczorajsza impreza była super. Bardzo fajnie było spędzić czas z rodziną. No i jedziemy dalej. Jak widzicie albo nie widzicie, mam nową fryzurę. Troszeczkę odświeżyłam sobie kolor i te włosy. Patrzę teraz w podglądzie. Troszeczkę mam ciemniejszy blond. Tutaj pozostało tak jakby mniej więcej tak samo, tylko trochę są jaśniejsze. I tak jakoś, tak o. Dobrze, to ja teraz pakuję się i jadę do miasta. I lecę do Warszawy. Jestem już w Warszawie. Przyjechałam do mojej kochanej Roxanki, która mi zrobiła chlebek bananowy jeszcze z masłem orzechowym. I proszę bardzo, to jest Roxanka. Dzień dobry, witam w moich skromnych progach. Dziękuję za te cudeńko, masełko orzechowe. Będzie jedzone. Ty jeszcze dostałaś? Risy, pani. Takie rzeczy tylko w Ameryce. Proszę bardzo. Jeszcze ten zimowy, świąteczny. Bo ja mam święta urodziny i dlatego. O, właśnie tak. Prezentowe. Podoba ci się? No, bardzo. Spójrzcie. Jakie ja piękne, nie mogę. Piękne dziewczynki. Ja nieładna. Piękna. A ciebie Kamilenka ma ładne włosy. Och, jejku, jejku. To jest syrenka. Mhm. Arielka. Takie gładziutkie. Tak. My z Roxanką byłyśmy razem w Barcelonie. Tak, to byłam ja. To ja napisałam do ciebie, czy ty do mnie? Nie wiem. Ja napisałam na grupie, no. Czy ktoś jest w Hiszpanii i ty byłaś. Ja ci przyjeżdżałaś zaraz. Tak. To było przeznaczenie po prostu. Kiedy to było? Prawie 3 lata. No, prawie 3 lata. Boże, ja już 3 lata jestem w Polsce, to jest masakra. Jedź ze mną do Stanów jako au pair. Ja miałam być wtedy w Stanach. Nie. I nie byłam. Ale byłaś? Ty byłaś au pairką? W Kostaryce. A, tam was nie było jeszcze. No. I tam bez wizy. Na przypale. Na nielegalu. No. Ale rodzinka masakra. Byłam aż miesiąc. Ale było fajnie. Ale na Karaibach byłam. Tak, polecasz program oper? Tak, polecam. Jak najbardziej. Ja no. Też. Dziękujemy za Dziękuję uwagę. Dziękuję za uwagę, tak. Pozdrawiam z mojej kuchni. Zapraszam na chlebek bananowy z masełkiem orzechowym. Witajcie, jest już wtorek, godzina 10 i idę na spotkanie wizowe z moją teczką. Przed chwilą zjadłam pyszne śniadanie u Roxany, które możecie zobaczyć teraz. I lecę na rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jestem już po wizycie i oczywiście odpowiedź nie mogła być inna jak to, że wiza została przyznana. Pytania były proste o to, jak spędziłam poprzedni rok, jaka jest moja rodzina i tak dalej. Więc teraz idziemy na spotkanie z kolejną super osobą. Spójrzcie, dostałam przepiękny prezent na walentynki. Pokazać od kogo? Wszystko nagrywa. Nagrywamy na vloga. To jest Ewelinka, przedstaw się. Hej. Hej. Pijemy. Smutkiem. I co, a ty nagrywasz snapy i co? Bo mam internet, to mogę. Smutkie. Na vlogę. Hej. Witajcie, jesteśmy siostry bliźniaczki, proszę bardzo. Pijemy z pustych kubków i te sprawy. Boże, ej, ale jestem. Jesteś piękna. Jakbym piła. Herbatkę. Jesteśmy w Warszawie, jakby ktoś nie wiedział. Ewelinka jest z Białegostoku. Co cicho. Ja jestem ze Szczytna, z innego miasta. No, spod Szczytna. A ile się znamy lat? Długo. A się kiedyś nie lubiłyśmy chyba. No. Nie wiem, co możemy powiedzieć. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bo się spotkałyśmy po 2 latach.
Nie widzieliśmy się bardzo długo, jak mieszkałam tutaj. A nie, przyjechałam tutaj jeszcze. Tak, więc po prostu teraz, jak jestem w Polsce, spotykam się ze wszystkimi, bo tak bardzo tęskniłam. Ale Ewelinka bym nie mogła odwiedzić w Ameryce. Mogłabym. Ale... Wizja mi się kończy za 2 lata. No to musisz przyjechać w ciągu tych 2 lat. Odwiedź mnie, pójdziemy razem na shopping. Dobra, idziemy jeść, tak? I idziemy przez to miasto. I nie zgasną. Nic nie zgaśnie. Nic nie zgaśnie. Witajcie, mamy już piątek. Cały mój pobyt tutaj zleciał bardzo szybko. Za chwilę jadę już do Warszawy. Jeśli chodzi o to, jak było, to było wspaniale. Spotkałam się ze wszystkimi, z którymi miałam się spotkać prawie. I teraz może zobaczcie, jakie prezenty przywiozłam mojej rodzinie. Specjalnie dla Was przeniosłam się w czasie i jesteśmy znowu w Bostonie. Pokażę Wam za chwilę, co kupiłam dla moich bliskich. Najwięcej kupiłam słodyczy. Chciałam, żeby moja rodzina i moi przyjaciele mogli zobaczyć, jak wyglądają amerykańskie słodycze. I takie rzeczy kupiłam dla moich cioci i dla moich wujków. Są to czekoladki, jedne są tylko z Reese's, a drugie są z Reese's, Hershey's i KitKat. Dla moich kuzynów kupiłam po takim batoniku Reese's. Kupiłam również taką paczuszkę z małymi Reese's Cups. I to jest do poczęstunku dla mojej całej rodziny. Skorzystałam z tego, że tutaj po każdych świętach są wyprzedaże słodyczy i kupiłam kilka paczek słodyczy z różnymi rodzajami słodkości. I zrobiłam takie malutkie paczuszki dla moich przyjaciółek i dla moich kuzynek. Więc tutaj są Reese's w kształcie drzewek świątecznych w białej i w mlecznej czekoladzie. Do tego mamy małe Hershey's. Mamy Kisses o smaku takim miętowym. Do tego mamy te Reese's Cups i czekoladka z nadzieniem miętowym w środku. Do tego dla moich przyjaciółek kupiłam również EOS. EOS jest to taka pomadka do ust, która z tego, co słyszałam, jest bardzo droga w Polsce, więc stwierdziłam, że zrobię taki fajny prezent, ponieważ tutaj nie kosztuje one aż tak dużo. Następne są prezenty dla mojego bratanka. Urodził się kilka miesięcy temu. Kupiłam mu takie ubranko. Jest to body z krótkim rękawem. Tutaj jest z długim. I spodenki, które są po prostu przesłodkie, z taką kieszonką tutaj. Bardzo mi się podoba ten zestaw. I do tego... taką maskotkę, która jest podobna do takich maskotek, które mają moje dziewczynki. Śpią z nimi po prostu od urodzenia. Jest to naprawdę łatwe do przytulenia dla małego dziecka, więc takiego zajączka mu kupiłam. Dla moich 2 kuzynek, które są w wieku moich podopiecznych, czyli mają 5 i 7 lat, kupiłam Lego Friends. Myślę, że to jest fajny sposób na spędzanie czasu dla dzieci. Moje dziewczynki uwielbiają Lego. Więc takie właśnie zestawy kupiłam, a do tego zrobiłam im również takie paczuszki z tych słodyczy, które pokazywałam wcześniej. Dla moich braci kupiłam bieliznę Calvina Kleina oraz perfumy Adidas. Długo zastanawiałam się, co kupić dla mojej mamy i postawiłam na naszyjnik, na biżuterię. Jest on zapakowany tak pięknie w taką malutką kopertę i jest to... naszyjnik z 3 zawieszkami, na których są wygrawerowane pierwsze litery imion moich braci i mnie, czyli wszystkich jej dzieci. I takie samo coś kupiłam dla mojej bratowej, z tym, że z jedną zawieszką i tylko z literką A jak Antoś. Bardzo ciężko było mi wybrać coś dla mojego taty, ponieważ on nie lubi takich rzeczy, które zawalają, które są niepotrzebne. Mój tata lubi rzeczy, które można użytkować, które są naprawdę potrzebne. Chciałam mu kupić najpierw zegarek, ale dostał go na święta, więc ja już z tym nie mogłam walczyć i po prostu do samego końca praktycznie nie wiedziałam, co mam mu kupić. I zdecydowałam, że kupię mu taki uchwyt do auta, do telefonu i ładowarkę do telefonu samochodową. I to tyle. I to tyle, co chciałam Wam pokazać. Wydaje się niewiele, ale jest to w wielkich ilościach i mam połowę walizki zapełnioną właśnie tymi prezentami.
Wracamy do przyszłości, czyli do Polski. I jesteśmy z powrotem. Tak jak mówiłam, mój pobyt w Polsce już dobiegł końca, jadę do Warszawy. Nic więcej już raczej nie będę nagrywać. Było super, a teraz przede mną kolejny ekscytujący rok w Stanach, więc mam nadzieję, że będziecie śledzić moje przygody, bo będzie, na pewno będzie ciekawie, będzie o wiele więcej podróży, fajnych wyjazdów, więc zostańcie ze mną, dajcie like, dajcie subskrypcję i do zobaczenia wkrótce.